Siemaneczko! Patrząc po odbiorze dwóch ostatnich odcinków z tej serii, zdaję sobie sprawę, jak duża liczba z Was używa do streamowania konsoli, czy to Xboxa, czy PlayStation. Dlatego nie chcę, abyście byli pokrzywdzeni i żebyście mieli mniejsze pole do popisu. Dzisiaj pokażę Wam, jak możecie dodać overlaya do kamerki bez dużego nakładu pracy. Chodźcie! Wchodzimy na stronę, którą już dobrze znacie, overlay.expert. Logujemy się za pomocą naszego konta Twitch i możemy teraz przejść do wyboru overlay. Ja wezmę ten, którego używałem w poprzednich odcinkach. Polecam na początku jeszcze sobie ustawić dopasowanie do okna, ponieważ w ten sposób będziemy mieli cały overlay na naszym ekranie i nie będziemy musieli nic przesuwać. Teraz dodajemy nową warstwę i nadajemy jej nazwę kamera overlay, tak żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Jak widzicie, oczywiście lewy górny róg pojawił się ten napis, który nas zawsze drażni, dlatego musimy przejść do content i usunąć New Content Item. Aby dodać tło, klikamy Background, Select i następnie wybieramy jeden z wcześniej wygranych plików albo wgrywamy nowy. Jak widzicie, ja tutaj właśnie sobie wgrałem. Teraz jeszcze przeciągnę tego overlaya na środek, tak żebyście widzieli, co się z nim zaraz będzie działo. Teraz zjeżdżamy w dół i wybieramy opcję Size and Position. I tutaj musimy wpisać dokładne wymiary oraz ustawienie naszego overlaya. Jeżeli zastanawiacie się, skąd możecie to wziąć, zaraz Wam pokażę, ponieważ znalazłem stronę, gdzie macie wszystko wypisane. Dokładne wymiary dla różnych ustawień kamery, zarówno dla Xboxa, jak i dla PlayStation 4. Tu akurat wybrałem rozmiar dużej kamerki na PlayStation 4. Jeszcze dodatkowo w ustawieniu tła musimy zaznaczyć Stretch, tak aby nam dopasowało do tego wymiaru. Tak jak mówiłem, tutaj macie dokładne wymiary oraz pozycję, którą musi mieć overlay kamerki, tak aby to się pokrywało z naszym streamem na PlayStation 4 oraz to samo dla Xboxa One. Ok, więc załóżmy, że chcemy zmienić sobie kamerkę, ponieważ w opcjach PlayStation ustawiliśmy, żeby na streamie była kamerka mała. Wysokość zostaje ta sama. Left zmieniamy na 1632, a wysokość oraz szerokość naszego overlaya grafiki zmieniamy na 192 piksele. I tak się będzie prezentowała kamerka. Jeżeli masz ustawioną także na swoim streamie w Overlay Expert scenę Zaraz wracam, Be Right Back, to musimy ustawić ten overlay z kamerką poniżej tego ekranu, ponieważ jeżeli włączymy ekran przerwy, to chyba nie chcemy mieć swojej kamery, tak? Więc musicie to ustawić tak, żeby w przypadku włączenia się tego overlaya kamerka była niewidoczna. Dostawałem bardzo często pytania, skąd biorę wszystkie grafiki, których używam na odcinkach. Tutaj na przykład ze strony WD Flat możemy sobie wybrać Facecam, zjechać w dół i poszukać takiego overlaya, który nam przypadnie do gustu. Jak widzicie, ja wybrałem ten i mamy tutaj informację, że jest on dostępny w wielu kolorach, w plikach, których możemy później wykorzystać. Macie nawet filmik, który pokazuje, jak to wygląda, ale najlepszą opcją jest edytor online, który pozwoli nam wprowadzić od razu nasz nick i zmienić sobie kolor na jeden z tych dostępnych, dopasować tekst, naprawdę bardzo fajne narzędzie i nie musimy mieć żadnej wiedzy, żeby tutaj sobie ładnie ustawić naszą kamerkę. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że na koniec wystarczy, że klikniemy Download i mamy już pobraną grafikę z tłem transparentnym. Swoją drogą, jeżeli chcecie więcej tematycznych odcinków albo macie jakieś zagadnienia, które chcecie, żebym przybliżył na filmie, dajcie mi znać w komentarzach. Na razie.